Szanowni goście, dzisiejsza konferencja jest podwójnie ważna. Współpraca między światem nauki a światem biznesu to jest wielkie wyzwanie nie tylko dla Polski, to jest wyzwanie dla całej Europy. W czasach globalizacji podejmujemy konkurencję, trudną konkurencję z naszymi partnerami z innych kontynentów, z innych regionów świata. I musimy jako Europa budować jak najlepsze więzi współpracy między środowiskami naukowymi poszczególnych państw Unii Europejskiej, ale także między środowiskami gospodarczymi. Drugie znaczenie, to dla mnie ważne znaczenie dzisiejszej konferencji, to fakt, że jest to wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. A właściwie początek inicjatywy. Wczoraj pan premier Tilly wystąpił z pomysłem, który wstępnie dopiero przedyskutowaliśmy, ale prace nad tym pomysłem będą prowadzone bardzo intensywnie, aby powołać instytucję, która nadałaby tej współpracy polsko-niemieckiej charakter trwały i obejmowałaby tyleż obszar nauki, co również obszar gospodarki. Myślę, że partnerstwo polsko-niemieckie to jest nie tylko jeden z priorytetów obecnego rządu, to jest jeden z największych, najważniejszych wymiarów polskiej polityki zagranicznej. I bardzo się cieszę, że dzięki tej znakomitej konferencji stąd Sobola płynie sygnał, że relacje polsko-niemieckie mają się bardzo dobrze, że są nowe perspektywy, że będziemy rozwijać współpracę zarówno naukową, jak i gospodarczą. O tym, co moje ministerstwo, resort nauki i szkolnictwa wyższego, robi w obszarze innowacji, w obszarze budowania więzi między światem nauki a światem gospodarki, będzie za chwilę mówił szczegółowo mój zastępca. Jak państwo wiecie, ministrowie są odreprezentowani, ogłaszają przemówień, ale jak przychodzi do meritum, to potrzebni są wiceministrowie, więc niedługo na tych szczegółach będzie mówił pan minister Piotr Tarciński. Ja chcę powiedzieć tylko, że bardzo liczę na to, że ta konferencja będzie punktem wyjścia do całego szeregu inicjatyw, które będą spajać regiony Opolszczyzny, Dolnego Śląska, region Saksonii i spajać to partnerstwo polsko-niemieckie. Jestem przekonany, że dysponując tak dużym potencjałem naukowym po stronie niemieckiej, po stronie polskiej, dysponując ogromnym potencjałem gospodarczym po stronie niemieckiej, ale także szybko rozwijającym się potencjałem branży działającej w obszarze nowoczesnych technologii tutaj, na terenie regionu opolskiego, na terenie Dolnego Śląska, że dzięki tym potencjałom jesteśmy w pewnym sensie skazani na sukces. Chcę zresztą przypomnieć, że to nie byłby pierwszy sukces wynikający z bliskich związków polsko-niemieckich. Jedno z arcydzieł polskiej literatury, czyli trzeci tom Dziadów Adama Mickiewicza, powstał przecież w Dreźnie. Ja bardzo liczę na to, że dzięki tej konferencji, dzięki zacieśnieniu współpracy naukowej, dzięki powołaniu w przyszłości instytutu, o którym wczoraj mówił pan premier Tilly, z kolei dzieła wybitnych niemieckich uczonych będą powstawać tutaj w Opolu czy we Wrocławiu, dzięki współpracy z polskimi naukowcami. A potem te efekty wspólnych dokonań naukowców niemieckich i polskich będą wdrażane i komercjalizowane przez polskich i niemieckich przedsiębiorców. Życzę państwu udanych obrad i naprawdę bardzo liczę na to, że to spotkanie będzie początkiem czegoś ważnego, dobrego,
także w relacjach naszych dwóch zaprzyjaźnionych państw. Dziękuję bardzo.